Prosimy panią profesor o historię Instytutu, a słuchając historii na pewno słuchacze wyrobią sobie pogląd, pojęcie o zadaniach Instytutu. Dobrze? No, historia Instytutu jest bardzo prosta. Mianowicie to się działo tak. Wróciłam do kraju z moich studiów zagranicznych i wtedy zorientowałam się już, zresztą będąc za granicą, że jest konieczność zajęcia się dziećmi upośledzonymi różnego rodzaju, dlatego, żeby ich objąć opieką, która by wprowadzić je mogła wprost w życie społeczne, żeby nie były ciężarem społecznym. Trzeba było przede wszystkim przygotować nauczycieli do tego rodzaju pracy. Pomyśleliśmy o zorganizowaniu najpierw kursu krótkiego, półrocznego, a potem z tego kursu już rozwinął się dalszy bieg studiów. Powstał Instytut Pedagogiki Specjalnej. Pani profesor, a w jaki sposób pani się zetknęła z tym zagadnieniem i kiedy postanowiła pani oddać się sprawie dzieci upośledzonych? Pamiętam w czasie studiów moich paryskich. Wtedy byłam całkowicie nastawiona na zupełnie inną dziedzinę pracy, mianowicie na wychowanie estetyczne. Ta dziedzina mnie bardzo interesowała. Poszliśmy kiedyś z wycieczką taką studencką do jednego ze szpitali paryskich i tam pod kierunkiem profesora widzieliśmy takie bardzo przygnębiające obrazy życia człowieka. Zorganizowana była w tym szpitalu Bicetr dla badań klinicznych taka gradacja rozwoju intelektualnego człowieka od najgłębszego idiotyzmu do debilizmu. To robiło wstrząsające wrażenie, jak się widziało tych ludzi, właściwie istoty takie ludzkie, siedzące zupełnie bezwładnie na fotelikach, na których je posadzono, nie reagujące zupełnie na nic, nie reagowały na głód, na ból, na zimno, na nic. Potem w drugiej sali już budziło się życie. Widać było możliwość tworzenia się odruchów warunkowych. Były pewne irytacje. No, to problem szalenie ciekawy pod względem naukowym, a szalenie też ważne pod względem przecież społecznym, nie mówię już o humanitarnym. I to mnie porwało, iść właśnie w tym kierunku, jakoś wygładzać te porochy życia społecznego w kraju. I rozbudziło się tak wielkie zainteresowanie tym problemem, że temu już poświęciłam życie moje całe. Pani profesor, ale niedorozwój umysłowy to jest tylko jedną dziedziną zainteresowań Instytutu. Tak, niedorozwój umysłowy to jest jedna dziedzina. Prócz tego Instytut obejmuje jeszcze ślepotę, głuchotę. No, wszystkie problemy związane z wychowaniem dziecka chorego, dziecka i młodzieży niedostosowanej społecznie, zaburzenia mowy, te wszystkie prace ortofoniczne. Stopniowo narastały różne problemy, które tutaj chcieliśmy rozwiązać praktycznie, a które stanowiły takie wybitne potrzeby społeczne. Pani profesor, a od czego pani zaczynała? Czy można by trochę wspomnieć? Bo zdajemy sobie sprawę, że 40 lat temu to nie było łatwo stworzyć taką placówkę. No, te wspomnienia to są rzeczywiście ciekawe. Bardzo nawet dziwne, bo zrozumienia tego było bardzo mało w społeczeństwie naszym. Nie tylko w społeczeństwie, ale i w tych władzach oświatowych. W latach, kiedy powstawała praca Instytutu. Także pamiętam doskonale, jak walczyłam w ministerstwie o to, żeby założyć instytucję kształcącą nauczycieli dla wszystkich dzieci upośledzonych w jakikolwiek bądź sposób. Odpowiedziano mi, że po co, to przecież wystarczy jakiś 10-dniowy kurs, kilka godzin psychologii, kilka godzin psychopatologii dla wykwalifikowanego nauczyciela dla szkół podstawowych, to już wystarczy. Zdawało mi się wtedy, że jeżeli uzyskam możliwość rocznego kształcenia, to już będzie bardzo wiele. Teraz w Polsce Ludowej mamy 2-letni instytut. Ta praca się bardzo pięknie rozwija. Pani profesor, wspomniała pani, że wtedy może nie było takiego zrozumienia dla spraw dziecka upośledzonego i u władz, i w społeczeństwie. No ale u nas w społeczeństwie też nie wszędzie jeszcze się tak zmieniło. Tak, gdzieś tam w takich odległych zakątkach naturalnie. Na przykład do jednego z zakładów dla niewidomych przywieziono
dziecko niewidome, które nie umiało chodzić. Dlatego, że rodzice przez zbytnią troskę w tym wypadku nie pozwalali mu chodzić, żeby nie upadło, bo się może skaleczyć. Nie umiało gryźć, dawano mu papkę do łykania, bo czy ono potrafi gryźć, dziecko niewidome. No i wskutek tego były wielkie trudności z reedukacją, ale po roku to dziecko doskonale i chodziło, i jadło, i gryzło. Musi być pedagog specjalista, żeby spod upośledzenia wydobył to, co jest w dziecku możliwe do wydobycia. Naturalnie. Wszystkie możliwości jego, żeby kompensować ten brak, jaki ma. Ja sama byłam kiedyś w takim wielkim kłopocie, jak zawiadomiono mnie, że czeka na dole dziewczynka z rodzicami swoimi, ale taka dziwna dziewczynka, która nie widzi i nie słyszy. Bardzo się tym zainteresowałam. Zeszłam na dół sama, żeby zobaczyć wszystkie jej ruchy, w ogóle jej sposób zachowania się. Widziałam już, że porozumiewa się troszkę gestami z rodzicami swoimi. Takie zasadnicze, naturalne gesty, które sobie widocznie wypracowali w domu dla możliwości porozumienia się z tą dziewczynką. Zaprowadziłam ją do mojego gabinetu, usiadła. Ja też usiadłam. I teraz co robić? Jak badać takie dziecko? To szalenie trudna rzecz. Jakoś mi nic nie przychodziło do głowy. Na stole leżały dwa jabłka. Dałam jej jedno jabłko. Obejrzała rękami, powąchała i wsadziła do kieszeni. Dałam jej drugie jabłko. I wtedy była już rzecz ciekawsza. Dlatego, że Krysia wyjęła jabłko z kieszeni i rękami porównywała wielkość tych jabłek. Wielkość i może gładkość. I to gorsze, jakieś takie z nierównościami pewnymi na powierzchni, włożyła sobie do ręki drugiej, a tamto gładkie i ładne schowała do kieszeni. Więc to była dziewczynka inteligentna. Tak, to z tego widać było, naturalnie. Myśląca, wyciągająca wnioski z doświadczeń. No i potem zaczęła jeść to jabłko, wypluwając skórkę do ręki. Zapytałam się siedzącego obok ojca, co ona z tym zrobi, czy rzuci na podłogę. Nic podobnego. Ona jest bardzo porządna, lubi ład. Zobaczy pani, że poszuka kosza do śmieci. I rzeczywiście, jak jabłko całe zjadła, wyciągnęła rękę w stronę ojca, potrząsnęła tak tą ręką. On wstał i razem poszli w kierunku kosza do śmieci. Więc znowu coś się zdobyło. Pani profesor, a jakie dalsze losy były Krysi? Więc Krysia wychowywała się 4 lata w Laskach. Otoczona tam była bardzo troskliwą opieką i rozwijała się nadzwyczajnie, pięknie. Obecnie Krystyna wróciła do swoich rodziców, którzy ją bardzo kochają. Mieszka, zdaje mi się, że w Szczecinku i tam jej opiekunowie, to znaczy Zakład dla Niewidomych w Laskach, starają się o to, żeby można było zainstalować całą tę rodzinę w jakimś większym pomieszczeniu, takim, w którym by się zmieścił warsztat tkacki, bo Krysia, poza rozwojem ogólnym, zdobyła przygotowanie zawodowe, jest bardzo dobrą tkaczką i mogłaby sobie tym tkactwem właśnie zarabiać na życie. To bardzo podnosi na duchu, to jest taki już wypadek krańcowy. Z tego już nawet wynika, że ludzie, którzy się zajmują dziećmi upośledzonymi, muszą mieć specjalne walory. W jaki sposób przez te wszystkie lata Instytut zdobywał takich nauczycieli o takim specjalnym jakimś podejściu, bo to chyba jest konieczne. Tak, tutaj poza całą wiedzą, poza umiejętnością, żeby być nauczycielem tego rodzaju dzieci, no nie tylko głuchociemnych, głuchociemnych to zupełnie specjalnie już, ale tak samo niewidomych, głuchych, upośledzonych umysłowo, wszystkich tych dzieci, jak my nazywamy specjalnych, bo i przewlekle chorych, i młodzieży niedostosowanej społecznie, to trzeba mieć specjalne walory charakteru. To musi być i duża wytrwałość, i cierpliwość, i wysoki stopień uspołecznienia, wysoki stopień oddania się sprawie samej, duże poczucie odpowiedzialności za los jednostki. Byłoby świetnie, żebyśmy mogli robić selekcję. I robimy ją zawsze, jeżeli jest większy napływ kandydatów, no ale czasem napływ kandydatów, zależnie od rozmaitych warunków, nie jest duży, wtedy ta selekcja jest gorsza. W każdym razie wydaje mi się, że nawet jeżeli ta selekcja jest gorsza, jeżeli na takie studia dwuletnie,
dostanie się człowiek w atmosferę instytutu, gdzie wszyscy pracują rzeczywiście z dużą dozą odpowiedzialności za pracę swoją i z zainteresowaniem dla tej pracy i naprawdę z dużym się jej oddaniem, to jednakże musi działać na każdego wstępującego tutaj kandydata do tej pracy i bardzo często rozwija, a nawet u bardzo dużej grupy tych kandydatów na zawsze rozpala jakiś płomień twórczy do tej pracy. Pani profesor, powiedziała pani, że może jest troszeczkę mniejszy teraz napływ, ale to jest mniejszy napływ do instytutu, bo w paru miastach w Polsce poza instytutem też nauczyciele się szkolą. Pod wpływem życia i nacisku rodziców tych szkół musi powstawać coraz więcej. Więc właśnie tu pani zupełnie słusznie zauważyła, że to jest właśnie ta przyczyna, że dawniej instytut był jedyną instytucją kształcącą, a teraz poza instytutem zorganizowano jeszcze kilka studiów nauczycielskich przygotowujących do szkolnictwa specjalnego. Instytut już jest takim dawnym warsztatem pracy, już ma wypracowane metody, ma bardzo ciekawe muzeum swoje, które to właśnie tak wyjaśnia rozmaite zagadnienia, wykazuje rozwój twórczy tych prac, no potem ma dobór wykładających bardzo dobry. Staramy się przecież o najlepszych specjalistów, ich nie ma tak wielu. Także z rozmaitego punktu widzenia, z rozmaitych stron, gdybyśmy spojrzeli na to, to musimy powiedzieć, że to jest jednakże ten warsztat taki zasadniczy. Zresztą Instytut dąży do tego, żeby być wyższą szkołą pedagogiczną. I mamy nadzieję, że to się stanie. I to by wtedy ściągnęło tych słuchaczy, którzy by się chcieli wyżej kształcić. Pani profesor, więc mimo istnienia Katedry Pedagogiki Specjalnej, istnieje konieczność przekształcenia Instytutu w Wyższą Szkołę Pedagogiczną? W tej chwili to jest tak, że każdy dyplomant Instytutu ma prawo wstępu do Uniwersytetu na drugi rok bez egzaminu. Także to już jest tak, jak gdyby zapoczątkowanie studiów wyższych dla niego. To jest w ogóle tak powiązana ta praca katedry z Instytutem z konieczności rzeczy, prawda, bo to i personalnie się łączy. I koleżanka docent Doroszewska jest docentem właśnie tej katedry, jest jednocześnie wicedyrektorem Instytutu. Ja już jestem emerytowanym profesorem w uniwersytecie, więc mam wykłady, ale już jestem emerytowanym. W Instytucie jestem dotychczas dyrektorem nieemerytowanym. Tak, i łączymy sobie te prace jakoś tak razem. Parokrotnie już pani poważnie chorowała na serce. No tak, to z sercem, to jest taka stała rzecz. A w jaki sposób pani dzieli czas? W jaki sposób pani znajduje czas na wszystko? Bo wiem, że utrzymuje pani żywe kontakty korespondencyjne z rozmaitymi osobami w kraju, potrzebującymi pomocy moralnej. To nie jest takie trudne. Zawsze jak się chce, to można. I przy dużym nawale pracy zawsze się znajdzie czas na jakiś list, kartkę jakąś, w razie potrzeby, jak się ktoś do mnie zwraca. Ja rzeczywiście, poza tym korespondencji, to nie mam takich zaległości, bo wiem, że ten ktoś tam bardzo czeka na jakąś radę, czy na jakąś pomoc. To trzeba robić prędko takie rzeczy, żeby nie zniechęcać. Prawda, że to jest taka ważna rzecz, to jest to dynamizowanie w każdej rehabilitacji, prawda? Nie byłoby w ogóle sensu poczynań wszelkich, gdybyśmy nie mieli wiary w to, że pomożemy, że skompensujemy, że skorygujemy, że usprawnimy kogoś w jakimś kalectwie, w jakimś upośledzeniu. Pani profesor, czy mogłaby pani poddać pewnej ocenie może całą dziedzinę pedagogiki specjalnej w Polsce? Mnie jest dosyć trudno o tym mówić, ponieważ tu wchodzi w grę troszkę moja osoba, ale mi się zdaje, że Polska przoduje pod względem szkolnictwa specjalnego, pod względem jego organizacji, metod pracy, dzięki właśnie wielkiej trosce państwa nad rozwojem tej dziedziny pracy. To wydaje mi się, że my przodujemy pod każdym względem w tej dziedzinie. Może pani pozwoli, że ja zapytam o sprawę dzieci z pogranicza, rodzice dzieci głębiej upośledzonych niż te, dla których była szkoła specjalna, domagają się pomocy pedagogicznej. Czy Instytut może uwzględnić w swoich pracach i te żądania? Ale nie tylko może, ale powinien, i to stanowi dla niego bardzo ważny punkt pracy.
Teraz właśnie powstała taka szkoła na Czerniakowie dla dzieci głębi upośledzonych. Z tymi dziećmi głębi upośledzonymi można bardzo dużo zrobić. Przystosować ich do pracy, taki wykonawczy, jakiś prosty, i to im daje dużo zadowolenia i przede wszystkim będzie no, niesłychanie ważną sprawą społeczną. Rodzice tych dzieci głęboko upośledzonych, ja nie mówię teraz o tych najgłębiej, tylko tych głęboko upośledzonych dzieci, których można rozwijać. Tutaj oni mogą mieć dużo radości w tym, że to dziecko stanie na nogi, że rozwinie się tak, że będzie mogło wykonywać jakąś pracę, że nie będzie takim ciężarem, że samo będzie miało ten bliziutki przez niego doceniany jakiś cel pracy. No, a my wszyscy jesteśmy razem, cała ta wielka rodzina pracowników szkolnictwa specjalnego, razem z tymi rodzicami i my wszyscy bardzo się tak czujemy zespoleni. Jak się człowiek nie czuje sam, to już jest mu lepiej na świecie. Ja na przykład jestem bardzo szczęśliwa, że poszłam w tym kierunku. Bardzo. To mi dało dużo zadowolenia życiowego, dużo, powiem, radości w pracy. To jest ciągłe zadowolenie, stałe, bo wszędzie się widzi efekty. Nawet w takim fragmencie, jak nasza praca, którym jest zwalczanie wad wymowy. Mamy takie piękne listy od tych ludzi, którzy się jąkali, którzy się przestali jąkać i jak mówią, zaczęli żyć na nowo. Czy to nie jest radość? To jest wielka radość. Tak samo zachwyt tych dzieci, głębi upośledzonych, jak coś zrobią, jak czegoś sami dokonają, jak coś sami odkryją. Jaka to jest radość dla nauczyciela? Jak tu można być pesymistą albo smutnym człowiekiem? Tutaj nie ma tego. I mnie się zdaje, że ci koledzy, którzy pracują właśnie tak, że widzą te radości w twórczości swojej, to są bardzo szczęśliwi, tak jak ja. I tego życzę wszystkim kolegom. Radości w pracy twórczej i w dobrze spełnianym obowiązku społecznym i humanitarnym. W naszej 11. audycji z cyklu Urząd a Człowiek wystąpiła przed mikrofonem profesor dr Maria Grzegorzewska, dyrektorka Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Rozmowę prowadziła Zofia Wójtowicz.